robię tak dużo dobrych rzeczy, że mój zespół jest tak super, że tworzymy naprawdę fajne produkty, a moja waga, mój wygląd deprecjonuje wszystko, co stworzyliśmy i co osiągnęliśmy. Filmik w kilka minut miał ponad 1 000 000 wyświetleń, z czego 100 000 komentarzy było: zostań, ciebie to lepiej zamknąć w lochach, nie wychodź, obyś zdechła. Co się stało, że postanowiłaś mimo wszystko się nie poddać, poszłaś na terapię? Albo bardzo mocno chudłam po 40-50 kg, albo po prostu bardzo szybko tyłam. Pierwszy raz zaczęłam mieć atak paniki, ja nie wiedziałam, czym są ataki paniki, jakiegoś lęku, dreszcze, nie mogłam wziąć oddechu. Z paniką. Ja myślałam, że idzie mi jakiś zawał. Ja byłam gotowa sprzedać firmę, zamknąć firmę, nie wracać do niej, nie pokazywać się zespołowi. Ja miałam wrażenie, że ja zawiodłam wszystkich. Dzięki Marlenie uwierzyłam z powrotem w to, że faktycznie to siostrzeństwo ma sens i żeby nie zamykać się mimo jakiegoś bólu, mimo noża w plecy od innych kobiet na to, bo faktycznie te perełki nadal gdzieś tam są. Moją dzisiejszą gościnią jest Joanna Gacek-Sroka. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Założycielka marki Props i zdobywczyni tytułu bardzo ważnego, zaraz wyjaśnisz dlaczego ważnego, myślę, że był to ważny dla ciebie tytuł, muszę sobie pomóc kartką, Girl Boss roku 2023. Tak jest. Któż to przyznaje taką nagrodę i za co to? Wiesz co, to jest w ogóle niesamowite, no właśnie, właśnie to jest niesamowita historia, bo ona bardzo mocno zatoczyła koło i w roku 2018, gdy rozpoczynałam swoją w ogóle przygodę z biznesem, postawiłam w 7 dni, jak Pan Bóg stworzył świat, to ja postawiłam sklep internetowy. I właśnie z Olą Gościniak, która wczoraj miała swoją galę dziewczyn, których grupa nazywa się Jesteśmy Interaktywne, aby pokazywać kobietom, że my możemy też działać w IT, że możemy stawiać strony internetowe, że jesteśmy techniczne i że możemy też wspomagać siebie same w budowaniu swoich sklepów i stron internetowych. No i właśnie ta gala wczoraj, no wczoraj sprawiła, że odebrałam tę nagrodę. Gratuluję. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, bo to głównie ma pokazać też kobietom, które zaczynają gdzieś tam, są na początku swojej drogi, że bez budżetów może jest ciężej, może dłużej, może trochę bardziej boli, ale jest możliwe, żeby coś osiągnąć i żeby dążyć do tego celu. Powiedziałaś, postawiłam stronę, a ja gdzieś sobie przeczytałam we wcześniejszych twoich wywiadach, miałaś w kieszeni 400 zł. Tak, dlatego musiałam no to sama postawić trochę stronę. Brzmi jak fake, ale opowiadaj. Nie, właśnie chcę o tym uwierzyć. Też bardzo często słyszę. No tak, miałam 400 zł. Ja w ogóle mieszkałam wcześniej w Wielkiej Brytanii. I wróciliśmy do Polski, jak urodziłam swojego synka. I tak jakby po, nie wiem, pół roku musiałam wrócić na rynek pracy. I nie wiedziałam, co chcę robić, jak chcę zrobić, dokąd zmierzam. Nic nie wiedziałam, ale wiedziałam, że chcę coś zrobić z moją mamą. No i stwierdziliśmy, że będziemy szyć. Moja mama całe życie była krawcową, więc... Moja mama jest krawcową. Tak? Jak ma na imię twoja mama? Barbara. Moja Krystyna. Pozdrawiamy mamy. Fajne, tak, koniecznie. No, też jest krawcową. Ale czad, super. No i właśnie mówię do mojej mamy: mamo, chciałabym coś zrobić, może zaczniemy szyć. A mama na to: to od kiedy? No i padło, że od jutra, no to od jutra. I faktycznie miałam 400 zł na koncie. Pojechałam do Poznania, w jednym ze sklepów stacjonarnych kupiłam 4 metry materiału, 16 metrów sznurka i stwierdziliśmy, że będziemy szyć na tamte czasy bardzo mocne, takie workoplecaki, najzwyklejsze w świecie, ale bardzo dużo osób te workoplecaki nosiło. A nie miałam budżetu na żadne działania marketingowe, na żadne działania PR-owe, na żadne strategie, na żadne szkolenia. I to był rok? 2018. Mhm. I z książką Oli Gościniak właśnie i z grupą Jesteśmy Interaktywne, dzień po dniu, a nawet w nocy, z małym synem przy piersi tę stronę tworzyłam. No i udało się. No dobra, bo ja już wyłapałam 3 rzeczy, które nas łączą. To, że nasze mamy są krawcowymi. Tak. To, że jesteś z Poznania, a ja studiowałam w Poznaniu anglistykę. O, i to, że dzisiaj mamy takie same paznokcie, pokazujemy. To jest życie, słuchajcie. Ona ma taki trochę obdrapany, a ja mam złamany. I nic z tym nie zrobię. Mam kolejny nagrany. Cały tydzień nagraj, będę z takim paznokciem. Już właśnie. Odsłonić, tak? Już jesteśmy... Już jesteśmy tak. To był nasz coming out. Dobra. To był nasz coming out. Do biznesu jeszcze wrócimy, bo o tym też będzie rozmowa, jak tych młodych przedsiębiorców wspierasz, bo robisz to. A ja chciałam zapytać o małą Asię. Kto wspierał małą Asię, kiedy przechodziła przez ciężkie chwile w życiu?
I czy przechodziła? Bo ja sobie już postawiłam tezę, a tak nie musi być. Oj, przechodziła, przechodziła. Wiesz co, no myślę, że mama tutaj jest taką jedną z osób, które powinnam wymienić na pierwszym miejscu. Jest to niezwykle silna kobieta, która po prostu do dzisiaj mi imponuje taką siłą w życiu, taką konsekwencją i tą, że my się w ogóle bardzo różnimy z moją mamą. Ja bardzo mocno stawiam na rozwój zawodowy. Moja mama bardzo mocno postawiła na opiekę nad dziećmi. To było jej powołanie i tak jakby wychowała trójkę dzieci. I myślę, że tutaj mama była jedną z takich osób, ale nie ukrywam, w swoim życiu miałam więcej aniołów, ja tak ich nazywam. I mimo, że było ciężko w życiu czasami, bo jakoś tak w tym dzieciństwie sytuacja no, była trudna. I było dużo osób wokół, którzy mi pomagali. I mogę powiedzieć, że od księży, wiesz, gdzieś tam w parafii, gdzie teraz troszkę się tak z tego śmieję, ale faktycznie tak było. I od nauczycieli, i od nawet od dyrektora byłego, wiesz, liceum ogólnokształcącego, więc dużo osób było takich zaangażowanych w to, żeby faktycznie mnie wspierać. I myślę, że to jest taką też podstawą tego, co ja robię. Myślę, że gdybym tego wsparcia nie dostała w życiu wcześniej, to chyba sama bym go nie dawała. A czuję taką, wiesz, dostałam... Misję. Tak, dokładnie. Dostałam bardzo dużo od ludzi. I twierdzę, że jeżeli teraz tylko mogę w jakimkolwiek momencie, to chcę ja też dawać. I daje mi to ogromną radość. A co mała Asia myślała, bo sytuacja finansowa była ciężka. Mhm. Rozumiem, że rówieśnicy mogli ci gdzieś tam dokuczać z tego powodu, bo myślę, że to rozróżnienie na klasy społeczne jest nadal, to się jakby nie zmieniło. Odczuwałaś kiedykolwiek ze strony rówieśników coś takiego jak hejt z tego powodu na przykład? Tak, albo odrzucenie? Myślę, że niestety jest to gdzieś to bardzo, bardzo powszechne i mimo, że starałam się ostatnio też z tym walczyć, no to jest długi temat, ale pamiętając siebie gdzieś tam w podstawówce, to faktycznie ten problem był. Następnie gdzieś tak w późniejszych latach nauczyłam się o siebie walczyć. Nie wiem, skąd miałam tę siłę i tutaj nie potrafię tego powiedzieć, bo to był taki jakiś bardzo duży przeskok, taki skrajny. Z dziewczynki, która się chowała w kącie, która się nie odzywała, która była wyśmiewana, do dziewczyny, która zaczęła śpiewać w scholach, uczęszczać w konkursach, pokazywać się na scenie, mieć marzenia, mieć cele i dochodziło do tego stopnia, że w szkołach to gdzieś tam starałam się początkować różne trendy i jak na przykład wiedziałam, że mojej mamy nie stać na nowe trampki, na nowe buty, to jak jeden się rozwalił, to po prostu brałam drugi, chodziłam w dwóch różnych butach. O, ja też chodzę w dwóch różnych butach. No widzisz, kolejna rzecz, która złączy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I później okazało się, że dzieciaki też chcą chodzić w różnych butach. Także jak coś się popsuło, nie wiem, zrobiło, mama przeszyła, naszyła łaty, wszystko było porobione, a ja tak jakby wyznaczałam, mogę tak powiedzieć, trendy w szkole. Więc ta siła, nie wiem skąd mi się wzięła, ale faktycznie, no niestety do dzisiaj pamiętam niektóre sytuacje, mimo że byłam małą dziewczynką i gdzieś to tak wydaje mi się, że powinno to już gdzieś być przepracowane. Ale jak o tym wspominasz, to wręcz widzę, wiesz, siebie siedzącą w kącie, czy momenty, w których gdzieś tam no, zostaje, nie chcę powiedzieć szykanowana, ale gdzieś tak... No właśnie, bo teraz pytanie, czy ty doświadczyłaś kiedykolwiek w szkole body shamingu na przykład? Oczywiście. To też jest nadal Oczywiście. Coś, co pojawia się w szkołach i nawet moja córka opowiada, 10-letnia, opowiada mi o sytuacjach, które powinny wzbudzić, no, czerwoną lampkę obudzić w rodzicach i oni nie reagują bardzo często. Są strasznie przykre sytuacje, nie dotyczą akurat mojego dziecka, ale opowiada, że tam koleżance ktoś coś zrobił. 10-letnie dzieci. Jak to było u ciebie? Wiesz co, tak, ja w ogóle zmagałam się ze swoją wagą przez całe gdzieś tam życie, ale od skrajności w skrajność, w sensie albo bardzo mocno chudłam po 40-50 kilogramów, albo po prostu bardzo szybko tyłam i tak jakby ta waga zmienia mi się, co się śmieję, że po prostu jakbym ci rozłożyła tutaj zdjęcia, to co kilka lat jestem w innej formie i tak jakby to się bardzo szybko zmieniało, co też nie jest dobre, ale gdzieś tak próbując z tym walczyć, wchodziłam w jedną skrajność, później znowu wiesz, coś się pozmieniało, zaczęłam tyć. Ale jeżeli chodzi o body shaming w szkole, to niestety on nie był tylko w szkole. No to było wszędzie. Uczestniczyłam też czasami w różnych konkursach, w jakichś przeglądach muzycznych. Wiele, wiele lat temu w pewnym programie muzycznym i zawsze po prostu było coś, co wiesz, co nadawało się na komentowanie. I do dzisiaj pamiętam, jak słyszałam, no dla ciebie nie ma ubrań. Ty tam załóż to męskie. I zawsze musiałam ubierać to, co gdzieś tam chłopacy ubierali, bo stylistki twierdziły, że na mnie nie ma ubrań, butów też nawet nie ma, no bo jak ja będę chodzić w takich butach? Więc tak jakby no było dużo tych rzeczy i myślę, że tak jak w tamtych czasach jestem jeszcze w stanie
czasami usprawiedliwić niektóre rzeczy, w sensie nie działanie, tylko tak jakby brak reakcji, nie wiem, nauczycieli, rodziców, brak świadomości. Jestem w stanie to usprawiedliwić gdzieś tak w swoich poglądach, tak w tych czasach nie jestem w stanie. I jest taki szereg możliwości, jest taki szereg psychoterapeutów, psychologów, kampanii społecznych, influencerów, którzy też o tym mówią, wiesz, a nadal ten temat po prostu jest taki... Wrzucany na tapet tak, non-stop. Tak, jest codziennością. I jak słyszę czasami właśnie, jak wiele dzieci dzwoni na telefon zaufania, jak wiele młodzieży ma problem z samoakceptacją, no to po prostu włosy się gdzieś tam na ciele jeży i marzy mi się, żebyśmy w końcu żyli w takim kraju, w którym no, pewne rzeczy będą akceptowane i będą wspierane. No, mam ogromną nadzieję, że to się szybko zmieni. Mi też się marzy, a ja się chciałam jeszcze w tamtych twoich czasach zatrzymać. Czy miałaś takie poczucie, że, bo mówiłaś o konkursach, w których brałaś udział na przykład, że twój talent w tym konkursie nie jest istotny, bo i tak ludzie patrzą na to, jak ty wyglądasz. Czy jesteś za gruba, za chuda, średnia, czy źle te ciuchy na tobie leżą. Miałaś takie poczucie, że ten talent wcale nie jest ważny? To znaczy, ja nigdy nie byłam osobą, która jakoś super w siebie wierzyła. Mimo tego, że ja znowu wygrywałam wszystkie konkursy. Więc tak jakby tutaj nie mogę powiedzieć, że z tej strony... I nadal wygrywasz. No właśnie, coś mi zostało. Ale, ale wewnątrz mnie wszystko się gotowało. Jak ja wchodziłam na scenę, to zanim weszłam na scenę, bo później jak już światła zgasły i mogłam zaśpiewać, mogłam coś zrobić, to już byłam w swoim świecie. To wyłączałam po prostu wszystko i starałam się dawać wszystko, co najlepsze. Ale w momencie, zanim ja weszłam na scenę, w trakcie jazdy, no to ja potrafiłam i wymiotować z nerwów, i nie spać przez kilka nocy. I to nie dlatego, że nie jestem przygotowana, tylko właśnie dlatego, jak zostanę odebrana, kto co będzie mówić i że zawsze te wszystkie dziewczyny tak pięknie wyglądały na scenie i zawsze były tak zrobione, piękne włosy, szczupłe uda, no przepiękne i zawsze wchodząca ja, która miałam wrażenie, że, to było oczywiście moje wrażenie, ale że musiałam się postarać 5 razy mocniej. Właśnie. I 5 razy bardziej. Żeby coś udowodnić. Ja nie wiem, co ja chciałam wtedy udowodnić, ale mam wrażenie, że tak z konkursu na konkurs po prostu było coraz gorzej niestety. I mimo tego, że już miałam jakieś osiągnięcia, coś tam fajnego zrobiłam i bardzo mocno zawsze wyróżniałam się z jakiejś takiej grupy osób, która zawsze robiła coś więcej, coś mocniej, zawsze byłam w jakiś projekt zaangażowana, to i tak uważałam, że nie jestem wystarczająca do tego, żeby coś wygrać. Czy pamiętasz właśnie moment, który cię złamał w życiu, który chciał cię złamać w życiu? I co się wydarzyło później? No ja taki w swoim życiu pamiętam. Ja mam 2 takie momenty. Jeden właśnie, jak byłam w pewnym programie muzycznym i przeczytałam komentarz "ma twarz jak piercing" albo jakieś w ogóle strasznie inne komentarze. Ja wtedy miałam 21 lat i na 2 lata przestałam śpiewać. O Boże. Bo nie byłam w stanie iść nawet na próbę i zaśpiewać. Po prostu zamknęłam się totalnie z tym, co robiłam wcześniej. I co przez te 2 lata działo się z tobą? Wiesz co, ja mocno byłam wycofana. Ja przez te komentarze wycofałam się nawet z takiego życia społecznego. Ja przestałam się gdzieś tak, wiesz, chodzić, udzielać, wychodzić na imprezy. Był taki cięższy moment faktycznie. Dzisiaj jak do tego wracam, to nie wiem też tak jakby co mogłoby się stać wtedy, żebym tak do siebie tego nie wzięła. W sensie tak jakbym wszyscy mi mówili: Asia, to nie jest o tobie, to jest o nich, wiesz, moi przyjaciele, rodzina, nie czytaj tego, nie rób, ale tak jakby to było takie pierwsze duże zetknięcie się w ogóle w internecie z jakimiś komentarzami. I stwierdziłam, że ja nic w internecie nigdy nie będę robić, bo przecież to mnie naraża na większą ilość opinii, a nie byłam na to gotowa totalnie. Totalnie. I drugi taki moment był właśnie w mojej działalności, które teraz robię. Robimy bardzo często jakieś kampanie społeczne. I w pewnym filmiku na pewnej platformie po prostu stałam sobie z kawą. To było wszystko, co mogłam zrobić w tym filmiku. No ale filmik w kilka minut miał ponad 1 000 000 wyświetleń, z czego 100 000 komentarzy było: ciebie to lepiej zamknąć w lochach, nie wychodź, obyś zdechła. Na jakiej platformie to było? Na TikToku. To powiem ci bardzo ciekawe moje spostrzeżenia. Wrzuciłam kiedyś jeden z fragmentów, był to odcinek z Mudor Moodem.
I wrzuciłam ten sam fragment na TikToka i ten sam fragment na shortsie na YouTubie. Na shortsie na YouTubie były same pozytywne komentarze. Serduszka, jesteś wspaniały, kocham cię, uwielbiam. Na TikToku były słowa mniej więcej z zakresu lepiej się zabij, ty gruba świnio i tak dalej, i tak dalej. Szokujące. Więc chciałam teraz zaapelować, słuchajcie, naprawdę hejt jest o hejterach. Może sobie trzeba darować czasami tego TikToka. Zrobiłam trochę antyreklamę, ale myślę, że na TikToku jest nadal bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie rozumieją, jak wielką wagę mają dla tej osoby te słowa. Tak. Jak bardzo mogą złamać. A myślę, że na YouTubie są trochę bardziej osoby jednak świadome. Mhm. I żeby tych słów nie brać do siebie. To teraz właśnie pytanie, bo tak, pierwsze słowa zabrałaś sobie do siebie, zamknęłaś się na 2 lata. Jak z tego wyszłaś? Co się stało, że postanowiłaś mimo wszystko się nie poddać? Poszłaś na terapię? Wiesz co, to był mimo wszystko bardzo długi czas. W Wielkiej Brytanii wtedy też mieszkałam przez te dwa lata i zaczęłam uczęszczać do chóru ulicznego. Stwierdziłam, że faktycznie to już jest ten czas, gdzie brakuje mi śpiewania, ale że oczywiście, że byłam fatalna wtedy w angielskim, to stwierdziłam, że muszę zacząć od czegoś takiego bardzo małego, no bo ja się nie nadaję do śpiewania po angielsku i te wszystkie rzeczy sobie gdzieś tak każdego dnia mówiłam. Ale okazało się, że ten chór był jednym z najpiękniejszych wydarzeń, które spotkało mnie w życiu. Był to chór, okazało się, z ludźmi 60+, jak nie 70+. I tak stanęłam sobie, tam przyszło chyba z 80 osób na przesłuchania, bo to w ogóle było otwarcie tego chóru. I to było niesamowite, bo stałam zestresowana. 3 czy 4 godziny wcześniej, bo ja zawsze tak perfekcyjnie musiałam do wszystkiego podchodzić. Kiedyś, na szczęście już tego teraz nie mam. Ale kiedyś byłam przygotowana. Sprawdzałam co chwilę z Anglikami mój akcent. Śpiewałam im w pracy, żeby potwierdzili mi, że to na casting, co ja przygotowuję, to na pewno będzie mieć dobry wydźwięk. Po czym wchodzę totalnie nieświadoma, kto tam będzie, zestresowana, ręce mi drżą. Po czym wchodzę i myślałam, że pomyliłam salę, ponieważ no chór uliczny, no rozumiem, ale wiesz, w Polsce bardzo mało widziałam stowarzyszeń, jakichś takich miejsc, w których seniorzy śpiewają. W sensie, no nie miałam doświadczenia. Mm-hmm. Możliwe, że one są, ale ja miałam... nawet nie wiem o istnieniu takich. No właśnie, ja też nie miałam takiego doświadczenia, to już było no z 10-12 lat temu. I wchodzę na tę salę, gdzie jest bardzo dużo starszych osób. I ja pytam się jedną z osób, gdzie tu są przesłuchania do chóru, bo mówię, może w innej sali. Na co pan mi mówi, że tutaj, że zaprasza. I że czy jestem sopranem, czy jestem altem, co wybieram. A czym jesteś? Sopranem. Chociaż teraz już chyba coraz bardziej altem, ale wtedy byłam sopranem. I stanęłam w sopranach, po czym nadal zestresowana, kartka po prostu tak mi drży, podchodzi do mnie pan i mówi do mnie, hej, ty śpiewasz, tak? A ja taka zestresowana dziewczynka, mówię, tak, dziewczynka, nie? 23 lat. Tak, śpiewam. A pan? A on, tak, ale tylko pod prysznicem. Ho, ho, ho. I wiesz, zaczyna się śmiać sam z siebie. Uwierz mi, że jak tam zaczęli śpiewać, tam nic nie było w harmonii. A oni się tak cieszyli, oni byli tak zachwyceni tym, jak oni zaśpiewali, że jak oni zaśpiewali coś w głosach i raz czy drugi im się udało, to wszyscy bili sobie brawo. Oni byli zachwyceni tym, co robią. Poszli później sobie na kawę, na herbatę. Okazało się, że każdy został przyjęty i nagle został stworzony wielki chór, w którym śpiewałam z 2 lata. I była to najlepsza przygoda, po prostu wyjazdy z tymi ludźmi i pokazanie tego, jak oni się bawią tym, jak się nie przejmują żadną opinią. Jak nie mają kompleksów. Nie, totalnie. Tam jak była impreza świąteczna, to po prostu wiesz, te panie przychodziły ubrane za choinkę, w bombkach, w lampeczkach. To było coś cudownego, wspominam to do dzisiaj. Do dzisiaj mam z wieloma osobami kontakt z tego chóru. No i ja nie wiem już w sumie, jakie było pytanie, bo już się oczywiście rozgadałam, ale... Zaraz wrócimy, ja wiem. To dobrze. Ale faktycznie no, to był gdzieś tak moment, w którym ja powiedziałam, kurczę, ja nie muszę wracać może do tego na ten moment, bo nie jestem gotowa do tego, co robiłam, ale chcę nadal mieć kontakt ze śpiewaniem. I to umożliwiło mi tak jakby chociażby powoli ten powrót do tego, co ja faktycznie robiłam. No i to właśnie było pytanie. No właśnie, jak wróciłaś do siebie trochę, tak? Bo to chodzi o ten powrót do siebie. A potem drugim razie? Po tym drugim razie, każdy mówi, że tylko ten pierwszy raz jest taki gorszy, no a później już jest lepiej. U mnie niestety tak nie było. W momencie, w którym filmik ja nie nadążałam odświeżać, bo po prostu wiesz, te komentarze... Te komentarze po prostu lały się jeden za drugim. I w momencie, w którym przeczytałam, że lepiej, żebyś zdechła, to już był mój sufit.
to już było coś, co po prostu pierwszy raz zaczęłam mieć atak paniki. Ja nie wiedziałam, czym są ataki paniki. Mm-hmm. Jakiegoś lęku, dreszcze. Nie mogłam wziąć oddechu. Z paniką. Ja myślałam, że idzie mi jakiś zawał albo coś. No to było straszne uczucie. Teraz już wiem, jak je rozpoznać. I niestety z tymi atakami już zostałam na dłuższy czas. No ale to był chyba pierwszy raz, gdzie nie zeszłam do firmy chyba na 4-5 dni. Taki, wiesz, gdzie po prostu zamknęłam się w domu i emocjonalnie mnie to tak wykończyło, że ja nie byłam w stanie prowadzić przez kilka dni mojej firmy. Więc to uderzyło we mnie bardzo, po czym na drugi dzień skasowałam ten filmik, czego dzisiaj bardzo żałuję, ale już tak nie potrafiłam wytrzymać tych emocji. Wiesz, cały zespół też był tym przejęty, więc to nie przeszło tylko na mnie. No to widziała moja rodzina, to widzieli moi przyjaciele. Tak. Czułaś wstyd? Wiesz co, wstyd nie, ale czułam porażkę. Takie uczucie mi towarzyszyło, że tak jakby robię tak dużo dobrych rzeczy, że mój zespół jest tak super, że tworzymy naprawdę fajne produkty, a moja waga, mój wygląd deprecjonuje wszystko, co stworzyliśmy i co osiągnęliśmy. I zaczęłam zadawać sobie takie pytania, czy może gdybym wyglądała inaczej, szybciej byśmy osiągnęli sukces? Czy może sama sobie zadaję często to pytanie. No właśnie. I myślę, że nie tylko ja i myślę, że nie tylko ty. Jak straszną rzecz sobie robimy, co? Bardzo. I mimo tego, że staram się, wiesz, gdzieś tam właśnie, czy z psychologiem, bo od 3 lat jestem w terapii, przegadywać wiele rzeczy, to nadal czasami mam te pytania. Był taki moment nawet gdzieś w zeszłym roku w firmie, gdzie ja chciałam wycofać swoją twarz, wiesz, w różnych działaniach. I kto wybił ci to z głowy? No, na szczęście psycholog. Ale tak jakby, no to też trwało. Ja w pewnym momencie, było coraz mniej mnie na socialach, to ja zaprzestałam uczestniczyć w sesjach zdjęciowych. Nawet ostatnia sesja zdjęciowa, którą mieliśmy, wystarczyło, że wiesz, a zobacz, no mierzę się z tym już któryś raz. Tak. Jestem od 3 lat w terapii, w bardzo dobrej terapii, bo wyciągał mnie pan Marek z wielu, wielu rzeczy. Robimy tak świetne rzeczy, a nadal potrafię na przykład zrezygnować ze zdjęć, że w momencie, w którym przeczytam na przykład jakiś komentarz pod relacją, w odpowiedzi, wiesz, ostatnio świetnie się czułam, pięknie wymalowana, włosy zrobione, ubrała mnie cudowna stylistka, po czym czytam, kto ci tak oszpecił włosy? Czy ty masz w ogóle kości policzkowe? I tego nie jest jedno, nie jest dwa. Tego są setki. Więc i tak powoli, powoli na tej sesji przestałam się udzielać. Mówię do mojej przyjaciółki, idź ty na zdjęcia. Mówię do Anity, modelki, idź ty na zdjęcia. I nagle się okazuje, że z całej sesji zdjęciowej ja mam 4 zdjęcia. Mimo, że byłam przygotowana i byłam gotowa. Nie? Także jeżeli pytasz mnie, jak to w sobie gdzieś tak przewalczyć i nie myśleć o tym, to nie będę dobrą osobą, która ci da na to odpowiedź. Ja myślę, że kiedyś będziesz. Kiedyś może ja też będę taką osobą, która się nie będzie, nie wiem, krępować, wstydzić, blokować, bo Boże, przecież są takie wzajemnie. Są takie dziewczyny w sieci przecież, które... Na przykład jedna z moich gościń, Natalia Szymaniec-Szłamas, która przytyła bardzo dużo, ona ma taką historię grubo, mocno, lekarską i zobacz, i ona się pokazuje i ona to przekuła w siłę, więc ja sobie i tobie życzę, żebyśmy też takie rzeczy przekuwały w siłę, bo ile można się ukrywać? Tak, i w momencie takim, jak teraz siedzimy i jesteśmy, też zadaję sobie to pytanie. I mam ogromną nadzieję, że przy następnych takich akcjach, no, nie tylko będę zadawać sobie pytania, ale faktycznie będę o tym bardziej myśleć i zadbam o siebie, a nie o tych ludzi, którzy gdzieś tam piszą. Oby oni tak są nieważni. Oni są nieważni. To są zazwyczaj ludzie, którzy albo sami są otyli, albo po prostu są nieszczęśliwi, albo nie wiem, po prostu nie wiem, czy którakolwiek z osób tych komentujących, tak hejtujących mocno, nienawistnie, to osoba, która cokolwiek osiągnęła w życiu. Myślę, w ogóle, że nie. Jeżeli mogę coś powiedzieć, bo ten hejt, który gdzieś tam mnie dotyczył, czy tak naszej działalności, nie był zawsze skupiony tylko na figurze. Tam idą różne rzeczy czasami, nie? Tam idą właśnie, że... No to właśnie, no to masz sama podsumowanie.
wszystkiego, że to... Tam czasami po prostu lecą różne, kto tak wymyśli, co to za produkt, ale to nie jest, wiesz, tylko skomentowanie, tylko to jest po prostu cała, jakiś debil to wymyślił. Okay. Albo właśnie o tym, jak ty wspomniałaś, że jakiś fake, jakie rozpiski czasami czytam, że jestem tworem marketingowym i PR-owym, bo nikt normalny nie stworzy marki, wiesz, modowej za 400 zł i że ja oszukuję ludzi, manipuluję nimi, więc to są, a wiesz, a ludzie nigdy mnie nawet na oczy nie widzieli. Tak. Nie poszli ze mną, nie wypili piwa. Ile osób zatrudniasz w firmie? Wiesz co, zależy. Stacjonarnie jest to 10 osób, ale zdalnie jest to o wiele, wiele więcej. Są to też szwalnie zewnętrzne, cudowne, nasze, polskie, rodzime. I jesteś na rynku od 5 lat, dobrze sobie policzyłam. Co w tym biznesie teraz? Porozmawiajmy o grubej historii twojego biznesu, ciąg dalszy. Co w tym biznesie było najtrudniejszego? Ojej, chyba to, że nie zawsze mogę żyć w tej swojej bańce. Zawsze... A ta bańka to dokładnie co? Wiesz co, tych wszystkich marzeń, planów, celów, wiesz, tych ludzi. Po prostu masz produkt, marzenie, dobre intencje oczywiście. I zaraz sprzedasz tysiące produktów. Tak, i że wszyscy po prostu będą mi kibicować. Klękajcie narody. Tak, że to będzie zawsze takie siostrzeństwo, że to będzie wsparcie, że to będzie poklepanie po ramieniu, że jak o coś zapytam, to ktoś mi pomoże. To chyba było takim najbardziej szokiem, że oj, wchodząc nie tylko w biznes, ale w ogóle w świat mody, no niestety tak nie będzie. I bardzo często zdarzało się, że po prostu bardzo szybko spadałam. I emocjonalnie po prostu, wiesz, wpadałam w jakieś dołki i musiałam dużo czasu zainwestować w to i poświęcić, żeby zrozumieć, że ja nie mogę od tych ludzi oczekiwać tego, że oni zawsze będą, wiesz, przyjaźnie do mnie nastawieni. Oni może mają inny świat, z innego miejsca pochodzą, mają inne priorytety, mają inne cele. Wiesz, dochodziło do tego, że ja w ogóle chciałam żyć w takim, tam nie ma konkurencji. My wszyscy kochajmy się w ogóle. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Tak, szerujmy, krosujmy się. Tak. I oczywiście staram się robić to, bo mamy współpracę z wieloma markami i uwielbiam to, a szczególnie z kobiecymi biznesami. No, ale to było takim największym szokiem. Później taki drugi najbardziej, największe wyzwanie to była jednak produkcja. Nie sądziłam, że produkcja niesie za sobą tak dużo wyzwań. Wiesz, my nie mieliśmy w planach, ja nie miałam w planach jakiegoś wielkiego rozrostu. Ja miałam po prostu sobie wrócić na rynek pracy, coś poszyć z mamą, powystawiać się lokalnie w moich cudownych obornikach spod Poznania. Wiesz, posprzedawać coś po znajomych. I to był na początku mój cel. Dopiero on z miesiąca na miesiąc zaczął gdzieś tam się rozwijać, rozrastać i nagle okazuje się, że mam bardzo dużą produkcję. No i muszę jej sprostać. A jednak jeżdżenie do szwalni, weryfikowanie jakości produktów, zwiększenie sprzedaży, organizacja hurtowni, drukarni, po prostu tych wszystkich rzeczy. A później właśnie jeszcze pandemia, gdzie szwalnie zaczęły się zamykać, jedna po drugiej. No to faktycznie było to jedno wielkie, wielkie wyzwanie. I z tej małej takiej firemki, którą wiesz, z mamą sobie szyłyśmy jakieś pojedyncze produkty manufakturowo, przejść w bardzo krótkim czasie do dużej produkcji, do szwalni, do dużej ilości wysyłek, zrobił się jeden wielki chaos. I to było takim, że stanęłam w mojej firmie i mówię, o co nam w ogóle chodzi? Co my tu robimy w ogóle? Co wy pakujecie? Tam jest pomyłka, tu się coś nie zgadza, tu ktoś nie odpisał, tam ktoś nie odebrał, tu telefon rozładowany, nawet nikt nie zauważył. Wiesz, po prostu wszyscy latali, goniliśmy swój ogon, dzisiaj gonimy czasami, ale goniliśmy swój ogon i chyba w pewnym momencie było tak dużo osób zatrudnionych, bo jeszcze w zeszłym roku miałam więcej, było tak dużo osób zatrudnionych, że nie zawsze też miałam czas, żeby kogoś dobrze wprowadzić. I tu się biję w pierś. Zrobiłam bardzo dużo gdzieś tam błędów. Znaczy może błędów, no w sensie takich decyzji, odrobiłaś które... dużo lekcji. O właśnie, ty to pięknie nazwałaś. Tak, odrobiłam bardzo dużą ilość lekcji. I faktycznie no, były takie działania, na których musiałam się wiele, wiele nauczyć i wyciągnąć wiele. A policzyłaś sobie, ile na tym biznesie swoim, zanim zaczęłaś zarabiać, straciłaś? Wiesz co? Nie. Jakoś takiego jednego wielkiego podsumowania nie mam, no ale to na pewno idzie w setkach tysięcy złotych. Także jak szukasz jakichś drugich lekcji... Ja się zastanawiam, czy zapraszam. Ja dobrze robię, że ja inwestuję w tego YouTube'a teraz. Już mi nic nie pozostało, bo wiem, że do korporacji nie wrócę, bo byłam tam 15 lat i pukałam tam trochę do tych drzwi i stwierdziłam, że nie, ja nie chcę. To jest niezgodne ze mną, więc ja jestem trochę taką tą osobą, tą młodą przedsiębiorczynią właśnie, którą ty wspierasz i o to chciałam zapytać.
gdybyś mogła mi o tym, nie wiem, czy to nazwać projektem, ten post, który opublikowałaś na Instagramie, pisząc, żeby młodzi przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie napisali maila z hasłem oferta, a ty pomożesz. Tak. Co to jest za wspaniały projekt? Wiesz co, no ja gdzieś tam nadal próbuję chociaż ułamek tej mojej bańki zachować i mydlanej. I wiem, jak mi było trudno wyszukiwać informacje, sprawdzać ludzi, nie wiem, robić grafiki, te wszystkie rzeczy, które po prostu można bardzo szybko zoptymalizować, ale na które nie masz pieniędzy, bo graficy kosztują. Ja bo... wszystkiego się nauczyłam sama, po prostu. No, widzisz, no ale wiesz, to też zainwestowałaś tak, swój czas. No tak, nie? Więc no i tak też jakby... pieniądze na początku. No właśnie. W kursy. Więc, no. Więc tak jakby to jest długi proces i długi czas, zanim pewne rzeczy wyszkolisz, tak. zrobisz. I myślę, że to, co jest potrzebne młodym osobom, znaczy młodym, ja też jestem młoda, ale osobom, które zaczynają, to jest trochę poprowadzenie za rękę. Powiedzenie, że to możesz spróbować, tam możesz spróbować, przeczytaj to, wdróż to, mi zadziałało to. I tak jakby uważam, że takim wsparciem jesteśmy w stanie zobaczyć szybciej efekty. Ja w ogóle mam taką jakąś dziwną misję, że chciałabym, żeby ludzie uczyli się na moich błędach. Nie wiem, skąd ona mi się bierze, ale ja w ogóle, moim marzeniem jest na przykład... Powinnaś zrobić taki post, lista błędów Asi. Takie były. Ja napisałam e-booka o porażkach. A, okej, okay, dobra, wiesz, widzisz, że ja po prostu jak czysta karta, po prostu w sensie... Tabula rasa. No. I uważam, że nauka na porażkach w ogóle jest najlepszą nauką, jaką możemy wynieść i tylko trzeba wyciągać wnioski. I nie tylko po swoich porażkach, ale też po innych porażkach. Ale jeżeli chodzi o tę ofertę, to właśnie mam jakąś taką dziwną misję, żeby... może zacznę jeszcze od początku. 6 lat temu, jak zaczynałam, uczestniczyłam w przepięknych projektach typu Dress for Success, Poznań Mentoring Walk, gdzie dużo mentorów było zaangażowanych w projekty, w które ja się dostawałam. W sensie przechodziłam jakieś tam eliminacje i mogłam korzystać z wiedzy mentorów. I uważam, że ten początek, który miałam możliwość rozmowy z jakimś mentorem, który jest dużo, dużo dalej ode mnie, ma o wiele większe doświadczenie, było czymś, z czym ja przeskoczyłam budowanie firmy, na przykład, nie wiem, z 10 lat na 4 czy 5. Ponieważ ich doświadczenie, ich wiedza przyspieszyła mój rozwój. I obiecałam sobie, że oczywiście też przede mną jeszcze dużo rzeczy. Ja tutaj nie chcę wychodzić teraz na jakąś, wiesz, inspiratorkę roku, ale chodzi o to, że ale do tego momentu... Ale jednak ty tą Gerboss roku masz. Słuchaj, zobowiązuję. Dokładnie. Dlaczego nie przyjechać? A jak wygląda ta statuetka? Mała na zdjęciu chyba. Wkleimy fotę, żebyście widzieli, jak wygląda Gerboss 2023. Ale właśnie chcę też powiedzieć, że... mam ogromną taką nadzieję, że dziewczyny, czy nie tylko do mnie będą się zgłaszać, ale będą szukać osób, które przyspieszą im trochę działania. Ludzie robią bardzo dużo, w tym ja, rzeczy po omacku. Sprawdzają trochę tego, tutaj wyrzucają jakieś pieniądze na marketing, tam w ogóle robią jakieś rzeczy, które nie są w ogóle związane z działalnością. Tu, tam coś wyślą, jakieś produkty, nie wiedzą w ogóle czego się spodziewać. Wiesz, po prostu robią bardzo dużo rzeczy i one nie kleją się w jedno, przez co tracą czas, przez co tracą pieniądze, a tak naprawdę jak się fajnie usiądzie, rozpisze strategie, plany, cele, zbuduje fajną społeczność wokół produktu i odda się trochę cząstki siebie w tym, co my robimy, to jest po prostu bardzo szybkie przyspieszenie procesu, wiesz, rozwijania biznesów. I mimo tego, że dużo jeszcze przede mną, to uważam, że przez te 5 lat, w zeszłym roku jeszcze tak nie uważałam, ale już teraz uważam, że przez te 5 lat miałam tak dużo kryzysów, ale to tak dużo, że nie mogłabym się raczej tym nie dzielić. W sensie nie wyobrażam sobie, żeby inna kobieta, ja tak się skupam na kobietach, nie wiem dlaczego też, ale żeby inna kobieta przechodziła i przepłakała tyle łez, co ja gdzieś przepłakałam. I że jeżeli mam możliwość porozmawiania z tobą, nie wiem, z kimkolwiek innym i podzielenia się, ja nie każę tam robić, zrób to, tylko tak jakby, wiesz, szwedzki stół, podaję kilka moich sytuacji, jakichś moich doświadczeń, czego ja zrobiłam, co mnie uratowało, co mnie bardziej troszkę niestety, wiesz, cofnęło znowu w rozwoju o kilka kroków. I dziewczyny wtedy patrzą, wybierają, co jest dla nich, co nie jest dla nich, co jest dla nich na ten moment, co nie. Co mogą zrobić, co mogą ulepszyć, a z czym się jeszcze na chwilę wstrzymać. I faktycznie te dziewczyny mają bardzo duże efekty. Bardzo. O siostrzeństwie powiedziałaś wcześniej.
ja trochę wątpię w siostrzeństwo. To znaczy one w moją, to siostrzeństwo, czy też te kobiety, które dmuchają w moje skrzydła, pojawiają się. Ty jesteś na przykład jedną z takich osób, za co ci bardzo dziękuję, ale jest ich mało. Mhm. Niestety mam więcej na tej swojej czarnej liście kobiet, które mi podłożyły nogę z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Mhm. Co ty o tym sądzisz? Czy siostrzeństwo nie jest trochę przereklamowane? Możliwe, że jest, bo najwięcej noży, które dostałam w plecy, to było od kobiet. Ale ja po prostu cały czas z tyłu głowy chcę mieć wokół siebie osoby, które faktycznie chcą iść razem i wiedzą, po co idą. I wiesz co, jak zaczynam coraz częściej o tym mówić i myśleć o tym, że ja chcę z takimi osobami współpracować. To one przychodzą. One naprawdę przychodzą i one są. Ja mam mnóstwo kobiet wokół siebie, które mnie wspierają, które ja mogę wspierać i które w życiu bym nie sądziła, że w biznesie będę mogła z kimś tak blisko być, wyjeżdżać, poprzeklinać, napić się wina. O, ja bardzo. Napić się kolejna wina. Kolejna rzecz, która nas łączy. Nie wino, przekleństwa. Ja nie piję alkoholu. I wiesz, a na koniec dnia jeszcze ułożyć jakąś fajną wspólną strategię, czy marketingową, czy sprzedażową, czy jakąkolwiek inną. Która kobieta najbardziej ci dmuchnęła w skrzydła? Mogę wymienić markę, tak? W sensie... Wszystko możesz mówić tutaj, okay. Co tylko chcesz. Dobrze. No to jest to Marlena z marki Oki. W ogóle tam mam na sobie tę sukienkę. To jest kobieta, która tworzy bardzo kolorowe ubrania. Coś mi to mówi. No możliwe. Oni mają płaszcze kolorowe chyba, też tak? Mają. Tak, tak, tak. Gdzieś mają mi to płaszcze, mignęło. Mają kurtki, bluzy, wszystko mają, ale mają Marlenę i to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. I to był moment właśnie w zeszłym roku, jak dowiedzieliśmy się, że mamy pewne zobowiązania wobec cudownego Urzędu Skarbowego, których nie miałam... pozdrawiamy. Coś o tym wiem, jako młoda przedsiębiorczyni. Tak? Tak. No to łączę się. I informacja, którą dostałam z dnia na dzień, zmiotła mnie na tyle, że ja wtedy nie wiedziałam, co ja mam robić. W sensie ja byłam gotowa sprzedać firmę, zamknąć firmę, nie wracać do niej, nie pokazywać się zespołowi. Ja miałam wrażenie, że ja zawiodłam wszystkich. Po prostu wszystkich. I oczywiście nikt mi nie dawał tego do zrozumienia, ale w mojej głowie zawiodłam moją mamę, moich przyjaciół, tak. Moją społeczność. I w momencie, w którym po kilku dniach zadzwoniłam do Marleny i mówię, Marlena, ja tego nie dam rady tego zrobić. Ja nie spłacę takich pieniędzy w 7 dni. A to nie będę wnikać jakby w to, ile to było tych pieniędzy, ale to było coś takiego, co cię absolutnie przeraziło, zmroziło i myślałaś, że to jest absolutnie koniec? To doprowadziło mnie koniec? Do totalnych takich stanów depresyjnych. A to było twoje przeoczenie, czy przeoczenie twojej księgowej? Myślę, że dużo w tym też mojej winy. W takim sensie, że nie sądziłam, że te tematy mogą aż tak zaważyć na działalności. Ja jestem takim, wiesz, lekko duchem. Artystką. Głowa w chmurach. Ja po prostu widzę wszystko, gdzieś staram się przynajmniej, w różowych barwach. I tak jakby te sprawy przyziemne, urzędowe, czy podatki. Administracyjne, wiesz, jakieś, znaczy oczywiście na szczęście mamy wszystko poukładane, w sensie umowy, ja zawsze na wszystko po prostu muszę mieć podpisy, umowy. Ja nawet mam podpisane zgodę na wizerunek z moją najlepszą przyjaciółką, którą, wiesz, się przyjaźnimy od 18 tak, lat. Tak, poważne. Więc po prostu wszystko mam. Ale faktycznie tutaj było jedno przeoczenie i to przeoczenie bardzo mocno sprawiło, że ja się znowu wycofałam, wpadłam w jakieś stany depresyjne, lękowe, ataki paniki. No, straszne to było. Nie wychodziłam w ogóle, wiesz, spod kołdry. Bałam się po prostu każdego swojego kroku. No i wtedy wchodzi Marlena cała na biało. Marlena właśnie, w kolorowych ubraniach. I mówi do mnie, Aśka, ja ci się nie pozwolę poddać. W ogóle nie ma takiej opcji. Zróbmy... I zaczyna wymieniać i w pewnym momencie mówi, zróbmy twoje torebki w moich wzorach. I ja mówię, Marlena, no ja nie wezmę twoich wzorów, przecież to są twoje wzory, twoja społeczność je kocha. No nie mogę ci tak zabrać wzorów, ale ty mi ich nie zabierasz, ja ci chcę je dać. Zaprojektuj torebki i zrobimy w moich wzorach. No i okazało się, że to była bardzo szybka akcja. Nie do końca wierzyłam, czy to się uda, no bo tak jakby jednak mamy dwie osobne społeczności. No ale okazało się, że to była jedna z tych takich decyzji i z tego wsparcia, gdzie nam udało się bardzo dużo, no praktycznie 70 może procent spłacić tego, co było do spłaty właśnie poprzez pomoc Marleny. Wow. Więc jestem jej do końca życia będę jej wdzięczna, bo to nie chodzi już o te pieniądze, wiesz? I o tą pomoc taką fizyczną, że zrobiliśmy te torebki w te kwiaty. Ale fakt, że dziewczyna oddała mi jakąś część swojej marki w
swojej wypracowanej pracy przez kilka lat i dała mi zaufanie. Więc to, no to jest coś, co po prostu mnie wzrusza i do dzisiaj, jak o tym myślę, to był taki bardzo, bardzo duży wyraz siostrzeństwa. I chyba dzięki Marlenie uwierzyłam z powrotem w to, że faktycznie to siostrzeństwo ma sens i żeby nie zamykać się mimo jakiegoś bólu, mimo noża w plecy od innych kobiet na to, bo faktycznie te perełki nadal gdzieś tam są. Tak. Ja też w to wierzę. Teraz mam taki gorszy czas, że już mnie tak wkurzyły te wszystkie kobiety podkładające nogi, wyjejące nóż w plecy. Nie wiedzieć w ogóle dlaczego. Nie, ty się oglądasz, mówisz, ale a dlaczego ja? Co ja zrobiłam? Ja nie wiem, co ja zrobiłam, wiesz. Siedzisz jak małe dziecko w kącie i nie wiesz, co się dzieje, ale tak, ogólnie też wierzę, więc trzymam za siebie kciuki, wysyłam dobrą energię, chociaż mam resztki, ale staram się to robić. Wysyłam, ile mam. Myślę, że jestem na najlepszej drodze. Dziękuję. Słuchaj, chciałam jeszcze, ponieważ to są grube historie, nie zapominajmy o tym, chciałam cię zapytać o te diety, bo trochę tak jakby wrócić do początku naszej rozmowy, mówiłaś, że byłaś na przeróżnych dietach. I tutaj też bardzo często poruszam ten wątek, tych takich najgłupszych diet, które sobie zrobiliśmy, z którymi sobie zrobiliśmy największe krzywdy. Jaka była twoja? Nie, no myślę, że to taka uporczywa głodówka. To były takie jedne z największych. Każdy chyba to przechodził, co? Tak, głodówka. Po prostu było chore. Później te wszystkie dukany, nie dukany. No po prostu mam wrażenie, że... Dobrze mówię? Dukany to były? No nie, coś było z dukanem, ale tego nie robiłam nigdy. No, to ja robiłam oczywiście. Przeróżne. Posty Dąbrowskiej, nie Dąbrowskiej. Będę miała taki odcinek właśnie, bardzo kontrowersyjny, z Anią Dec. Wypuszczę go zaraz po tobie. Okej. Okay. O właśnie poście dr Dąbrowskiej, który ona przeprowadza regularnie i czuje się świetnie. Ja nie jestem zwolenniczką, ale wiesz, ale historia jest rzeczywiście ciekawa, oczywiście przeprowadzona z lekarzem. Natomiast wróćmy do tych twoich diet. Głodówka. Ile trwała twoja najdłuższa? Oj, nie pamiętam, ale ja potrafiłam nie jeść, naprawdę, w sensie, że tak nie jeść po tydzień, dwa, gdzieś tylko coś dogryzać i nawet ten jeden, drugi gryz sprawiał, że ja czułam ogromne wyrzuty sumienia i zmuszałam się do wymiotów, więc tak jakby no, to były naprawdę przeróżne historie. I z takich diet jeszcze, to pamiętam na studiach, ktoś mi powiedział, że jest dieta bananowa. Jadłam banana przed przyjazdem tutaj. No widzisz, że jesteś na diecie. Dzięki, cieszę się. I jakoś nie mogę właśnie ostatnio tej diety przeprowadzić, a tu się okazuje, że jestem na diecie. To ja się napiję wody, no. Jadłam same banany? Naprawdę? A same banany jeść to oznacza co? Weź mi to opisz. To znaczy, że budzisz się na śniadanie banan, na obiad banan i na kolację banan. Ja ci wyślę te linka do tej diety, jak będziesz chciałam przestudiować. Ja pamiętam, gdzieś jak siedziałam po zajęciach na studiach i po prostu sprawdzałam, co ja tam mogę zjeść, czym to mogę łączyć. Tam chyba to się trochę łączyło z nabiałem. Nie pamiętam już teraz, tak trochę za mgłą. Ale faktycznie robiłam te głupoty. No jeżeli to ma mi pomóc, no to dlaczego nie? No ale no nie pomagało, nie? Więc znaczy pomagało na chwilę, o, może tak. A zaraz po prostu, wiesz... Efekt jojo? Tak, no ogromny, no za każdym razem, więc tak jakby teraz bardzo mocno odpuściłam temat i od dwóch dopiero, czy trzech miesięcy, niestety dopiero, zaczynam patrzeć na siebie inaczej, na swoje ciało inaczej, na to, co ja spożywam i jem, to, co piję. Też w ogóle bardzo mocno ograniczałam alkohol, żeby tutaj później nie wyszło, że cały czas pijesz, że jeżdżę z innymi prezeskami innych firm tylko na wino, ale faktycznie, że zaczęłam patrzeć na to, co przyjmuję, jak reaguje mój organizm. Zaczynam zauważać zmiany, na przykład jak zjem jakiś posiłek, po którym się czuję dobrze, po którym nie i bez żadnie totalnych diet. Po prostu chcę patrzeć na to, co mi służy. A co nie? Mi nie służy. I zobaczymy, jaki to efekt gdzieś przyniesie. Ale ja myślę, że to przyniesie wolności. Efekt. Tak. Bez takiego przymusu, bo myślę, że my się najczęściej przy tych dietach blokujemy w głowie, ja przynajmniej tak mam, że im bardziej chcę schudnąć, tym bardziej mi się to nie udaje. A im bardziej odpuszczę i po prostu, wiesz, no odpuszczę, ale w takim sensie, że mam zdrową michę i trenuję sobie coś tam, to się wtedy udaje. Więc też trzymam kciuki, żebyś wróciła do takiej siebie zdrowej, takiej jakiej chcesz, chyba że czujesz się świetnie, tak, to też jest okej. Okay. Jaka jest ulubiona część twojego ciała, co najbardziej w sobie lubisz? Nie musi to być w sumie ulubiona część ciała, o ciele też, ale pewnie odpowiesz też... Okej. Okay. Dobrze, mamy odpowiedź. Dziękuję. Do widzenia, to był podcast Grube Historie. A poza biustem? Nie wiem, kocham swój nos w ogóle, uwielbiam. Nie wiem, czasami się z niego śmiali kiedyś, ale że taki napompowany tutaj pokaż się jest. Z boku.
Z którego? No z którego, obojętnie. Nie, no, no lubię tak, go bardzo. Bardzo ładny, malutki, bardzo tak. Go lubię. Uwielbiam swoje oczy. Mhm. To, niebieskie. To na pewno, tak. Czasami niebieskie, czasami zielone. Nie wiem, może to ilości wina. Zależy. Zależy. Tak. Ale myślę, że to są takie trzy najważniejsze. I łydki lubię swoje. O. No i super. No, a czego najbardziej nie lubisz? Albo może już nie masz takiej rzeczy? Nie, no oczywiście, że mam. Brzucha. Totalnie, totalnie. Mnie też mój brzuch wkurza. Po ciąży masakra. Mm. Pozdrawiamy Tymka i pozdrawiamy Blankę, czyli moją córkę. Tak. Tymka, twojego syna. Pozdrawiamy Blankę. Ile Tymek ma? 7 w lutym. Blanka ma 10. Więc no co, no ciąża też załatwiła. Ja przytyłam w ciąży 25 kilo. I to jeszcze ona się urodziła w 7 miesiącu jako wcześniak, więc nie wiem, co bym było, jakbym ja donosiła, bo mam ważyła ze 100 kilogramów. A potem zrzucić to jest kolejna historia, no tak, co? Tak. No, ale trzeba sobie odpuścić. Gratuluję ci sukcesu. No właśnie pytanie, poczekaj, bo teraz tak na ciebie patrzę, czy ty to tak przyjmujesz na zasadzie dziękuję, mam ten sukces, czy no nie dziękuję, bo to jeszcze nie tu, gdzie chcę być? Różnie. No ja jestem teraz? W ogóle taka, że nie potrafię ci dzisiaj odpowiedzieć na żadne pytanie. Ja się śmieję, ale czasami jest tak, że jestem w takim nastroju, że uważam, że po prostu zdobyłam świat i że to, co ja zrobiłam, to po prostu, wiesz, też to mam. Zajebiste, jestem królową życia, w ogóle idę, mam wrażenie, tak, że wszyscy się patrzą na mnie na ulicy. Wziąć udział królowej tak, życia. Tak, dokładnie. No, dosłownie królowa życia mknie ulicami Poznania. Do wszystkich się uśmiecha, jest przyjazna, w ogóle wszyscy się kochajmy i tak dalej. I że zrobiłam coś naprawdę dużego. A czasami ktoś mi mówi, ej, gratulacje, no mega sukces, Boże, jesteś dla mnie inspiracją. A ja tak sobie siedzę, mówię, serio? Serio, jaką inspiracją? Kim ty jesteś? Co ty chcesz ode mnie? Tak. Więc nie, różnie. Mam świadomość tego, ile rzeczy zrobiłam, bo staram się o tym sobie przypominać na każdej terapii i gdzieś tak zapisywać te rzeczy. No, ale czasami no, bardziej skupiam się niestety nadal na tych porażkach i na kryzysach, czyli to, co my jako ludzie mamy chyba z tyłu zakodowane. Głowy zawsze, tak, że jednak ten kryzys i porażka, ale pracuję nad tym. Pracuję bardzo mocno. Może jak się kiedyś spotkamy, to ci powiem, słuchaj, miałam taki sukces. No, myślę, że tak będzie. No, teraz się śmiejesz, ale myślę, że tak będzie. O akcje społeczne cię chciałam jeszcze zapytać, bo ta twoja misyjność nie kończy się tylko na tym poście na Instagramie pod tytułem oferta, tylko organizujesz jakieś akcje. Powiedz nam o tych dwóch akcjach, które są teraz aktualne. Na czym to w ogóle polega? Kampanie społeczne u nas są praktycznie od zawsze i to jest w ogóle też śmieszne, jeszcze muszę do czegoś nawiązać, bo bardzo często słyszę, że jestem jakimś właśnie tworem PR-owym i marketingowym. A gdyby ktoś bardzo dobrze przeszukał moje działania, wiesz, z momentu, w którym jechałam do sklepiku w Poznaniu i kupowałam 4 metry i stałam na 50 jarmarkach, wiesz, w jakimś namiocie, do tego i w momencie, w którym i tak już zaczęliśmy robić kampanie społeczne, czyli tak jakby już pierwsza kolekcja miała u nas kampanię społeczną pod tytułem Marzenia nie mają horyzontów i z tym hasłem idziemy co roku. Tak no po prawie 6 latach mamy 2 kampanie społeczne i jedna to siostrzeństwo właśnie, bo mimo wszystko, mimo tego, co gdzieś tak nas spotkało w tym roku, to właśnie chcę pokazywać to, że są kobiety, które chcą się wspierać i będę uparcie o tym mówić. I do tej akcji też zaprosiłam i rozmawiałyśmy no między innymi z Kasią Wilk, którą no ubóstwiam, uwielbiam i bardzo się cieszę, że przyjęła zaproszenie też do tej kampanii. Właśnie też z Marleną z Oki mówiłyśmy właśnie o różnych rzeczach, jak się wspierać, jak to robić, jak przyjmować pomoc. Właśnie, że ja dopiero teraz przyjmuję pomoc i dopiero teraz mówię, no to może ktoś zostanie sponsorem mojego odcinka, halo, wiesz, dopiero no. Bez sensu zupełnie. Tak, wiele lat za nami takich, wiesz, w których bałyśmy się otworzyć, bałyśmy się powiedzieć cokolwiek i poprosić o pomoc. I chcę takie tematy poruszać i w żadnym wypadku nie chcę występować w roli jakiejkolwiek ekspertki, bo mi jeszcze dużo brakuje, żeby czasami tak po prostu właśnie poprosić o pomoc, czy przyjąć właśnie to, co ktoś ma do zaoferowania na przykład. Właśnie, nie? Z przyjmowaniem też mamy problem, to jest ogromny, w ogóle absurd jakiś. I właśnie to hasło siostrzeństwo było z nami cały rok. Mówiliśmy o tym na naszych social media, zapraszaliśmy też ambasadorki nasze do dzielenia się. Wiesz, co jest wspaniałe, że dzięki tym kampaniom społecznym nasza społeczność spotyka się w czasie wolnym. One wyjeżdżają ze sobą na wakacje. Jedna drugiej ostatnio została, wiesz, matką chrzestną dziecka. Zapraszają się na wesela.
przyjeżdżają na nasze spotkania i ja chcę, żeby to wybrzmiało. Nie każda zawsze z każdą złapie super kontakt, wiesz, no jesteśmy też różne, wiadomo. Ale każda z nich ma świadomość tego, że gdzieś w tej naszej społeczności odnajdzie jakąś odpowiedź, odnajdzie wsparcie, więc to jest siostrzeństwo. I druga bardzo ważna kampania, i to jest w ogóle takie też bardzo nowe dla mnie. Nigdy nie chciałam zrobić męskiej kolekcji w Propsie. I zawsze uważałam, że ja jednak z tymi kobietami, ja do tych kobiet i te kobiety, kobiety, kobiety. Aż pojawił się Michał Kowalonek. I stwierdziłam, że zróbmy męską kolekcję w Propsie, ponieważ jako jedynego widziałam go w tej roli kampanii społecznej, którą ja miałam w głowie. I miałam wrażenie, że... Dlaczego on akurat? Wiesz co, jest to mężczyzna, który nie dość, że jest bardzo autentyczny w tym, co robi, to jest bardzo taki otwarty ze swoimi emocjami. Widać i czuć, że jest bardzo czuły. A zależało mi na tym, aby mówił do mężczyzn. W sensie chciałam mężczyznę, który nie tylko zareklamuje nasze produkty, nie tylko będzie je nosił i oznaczał w social media i weźmie jakąś, wiesz, jakiś procent z tego, tylko zależało mi na tym, aby tak jak robimy kampanie społeczne dla kobiet, zacząć robić kampanie społeczne dla mężczyzn. I chciałam, żeby ktoś nie tylko był twarzą produktu, ale był też tą treścią i tą właśnie misją i filozofią. I cieszę się bardzo, bo na Michała czekałam z półtora roku, zanim się zdecyduję na to. I stwierdziłam, że nikogo innego nie wezmę. Ja czekam, aż Michał się zdecyduje. Ale ty go znałaś prywatnie? Tak, znaliśmy się już wcześniej troszkę. I stwierdziłam, że po prostu albo z Michałem to robimy, albo z nikim innym. I faktycznie po półtora roku Michał stwierdził, że jest już gotowy i że może o tym mówić też, że też się pootwierał w jakichś, wiesz, swoich takich kwestiach i będzie twarzą naszych kampanii. I teraz z nami je współtworzy, nazwał swoją kampanię Czułość właśnie, mówi o tym, dlaczego warto mówić o emocjach. I też, co jest cudowne, nie występuje w roli eksperta. Nie występuje w roli jakiegoś psychologa, coacha i tak dalej, bo sam uczy się. Tak? To tak jak my dzisiaj tak, tu dokładnie, siedzące. Dokładnie. Też jest ten podcast, to jest też fajne, że nie jest tutaj wyznacznikiem, tylko pokazuje po prostu możliwości. Że można tak. Tak. Że można tak. Tak. Każda historia właśnie w moim wideokaście Grube Historie jest o tym, żeby znaleźć gdzieś sobie jakąś cząstkę odpowiadającą na te nasze wątpliwości. Tak. I myślę, że po dzisiejszym odcinku wiele kobiet znajdzie sobie wiele odpowiedzi w tej naszej rozmowie też. Amen. Jak wiemy, muszę tu wiele powycinać. Ale nie powiemy co. Nie powiemy co, ale te najlepsze momenty sobie zostawimy dla siebie. Nie ujrzą one światła dziennego, Asia, nie przejmuj się. Dziękuję ci za wspaniałą rozmowę, dużo dobrej energii i fajnie, że jesteś. Dziękuję ci bardzo. No, dzięki takim osobom jak ty naprawdę wierzę w to siostrzeństwo bardziej. Dziękuję. A ja uważam, że dzięki temu, co ty robisz, wiele, wiele osób znajdzie właśnie siebie w tych historiach, bo oglądałam wcześniejsze odcinki i w ogóle byłam wzruszona. Także myślę i wiem, bo widziałam w komentarzach też, że nie tylko ja i życzę ci dużo siły, żeby to kontynuować, bo jest to nie tylko potrzebne nam kobietom, ale jak widziałam, Filip też ostatnio tutaj siedział. Tak, ja zapraszam mężczyzn, bo to jest właśnie też, zobacz, kolejna rzecz, która nas łączy, bo to właśnie jest o tej czułości, że mężczyźni też tego potrzebują i mężczyźni też się odchudzają. Michał musi tu przyjść i powiedzieć o czułości. Jesteś pewna? Po tym, co mówiliśmy na backstage'u? Dobrze. Teraz już będą ciekawi. Teraz już będą ciekawi. No właśnie, no i to jest o tej czułości też męskiej, o tej potrzebie. Oni też są na dietach, oni też mają swoje kompleksy, też uważają, że są niewystarczający bardzo często. To jest w ogóle o ludziach. Grube historie są o ludziach. O tym, żeby sobie odpuścić, tak jak Filip powiedział, a lubimy przeklinać, odpierdolić się od siebie. Tak, tak. I elo, i iść dalej po prostu. No, pomagać sobie jak możemy, dmuchać swoje skrzydła i po prostu odrzucić te wszystkie negatywne rzeczy. Tak, tylko tyle trzeba. Nic więcej. Dokładnie. I uparcie dążyć do tego, żeby takie osoby znajdować, żeby się nie zrażać, nie? Tak. Żeby zawsze pamiętać, że ktoś tam na pewno na tym świecie jest, z kim złapiemy kontakt, z kim się będziemy rozwijać, kto będzie się chciał z nami rozwijać, kto z nami będzie chciał przekraczać jakieś nowe granice rozwoju i akceptować nas. Żeby pamiętać, że nie każdy jest tym naszym bigosem, jak to też Filip ostatnio powiedział, czyli tym naszym takim człowiekiem, który to zrozumie. I żeby iść dalej i się rozwijać, trzeba się otaczać swoimi ludźmi. Tak. Czasami lepszymi od nas w takim sensie, którzy już osiągnęli więcej. Ale którzy nas pociągną w górę, a nie w dół. Tak, i tego sobie i tobie życzę. Ja również. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.